Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyt we marzenia. Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Cieszanów, po raz pierwszy spotykamy się z taką sytuacją, z którą mamy do czynienia już od kilkunastu dni. W związku z tym, że jest to zagrożenie, którego nie przewidywaliśmy, nie jesteśmy do niego przygotowani, musimy się zachowywać w sposób, który zabezpieczy bezpieczeństwo nam i wszystkim naszym najbliższym. Dlatego działania, które słyszymy w telewizji, mają oddźwięk ogólnokrajowy. Ja chciałbym opowiedzieć parę słów dla Was, jak powinniśmy się zachowywać, aby wszyscy mogli tą najtrudniejszą chwilę przeżyć. Najważniejsza jest ochrona osobista. W tej chwili wszyscy urzędnicy noszą maseczki, każdy wchodzący do urzędu również te maseczki zakłada. Może budzi to wesołość wśród mieszkańców, ale prawda jest taka, że musimy zabezpieczać instytucje, które służą ludziom. Wszystkie nasze gminne instytucje będą również w ten sposób funkcjonować. Pamiętajmy o tym, że koronawirus nie skończy się 25 marca. Będzie trwał co najmniej kilka miesięcy, w związku z tym musimy się do tego solidnie przygotować. Czyli, jak pierwsze wspomniałem, środki ochrony osobistej. Maseczki, mamy świadomość tego, że nie chronią nas przed koronawirusem, ale chronią nas przed tym, żeby osoby zainfekowane na nas nie przekazywały tego wirusa. Dzisiaj nie wiemy, kto jest zainfekowany, kto nie. Dlatego rząd czeski, tak jak i rząd chiński, zarządziły, że wszyscy mieszkańcy muszą nosić chusteczki. Jestem przekonany, że te maseczki również w niedalekiej przyszłości będą obowiązywały wszystkich. Dlatego, drodzy Państwo, nie drwijmy ze zdrowia, nie drwijmy ze śmierci. Naprawdę ochrona osobista zaczynająca się od chusteczki, od maseczki, pozwala zabezpieczyć nam nasze zdrowie osobiste. Druga sprawa to dezynfekcja. W wszystkich urzędach prowadziliśmy obowiązek dezynfekowania rąk przed wejściem. Jest to bardzo istotna sprawa, bo ręce przekazują najszybciej koronawirusa. Kasłamy, dotykamy ust. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób do przekazania. Dlatego proszę Was, abyśmy podobne zasady również stosowali w domach, bo dezynfekcja przed wejściem do domu, kiedy dotykaliśmy różne inne przedmioty, pozwala nam chronić nam naszych najbliższych. Jest to bardzo istotne. Ja porównuję wirusa do tego, jakbyśmy się znaleźli w młynie, kiedy mąka otoczy nas. I pytanie jest, gdzie ślady tej mąki pozostawimy i jak się chronić przed tym, żeby jej nie przenosić dalej. Czyli ręce są takim elementem, który to przekazują najłatwiej. Również ubranie nasze też powinniśmy w domach po przyjściu odseparować od reszty. Powinniśmy izolować, tworzyć wewnętrzne śluzy. To jest sprawa również bardzo ważna. Po trzecie, jeżeli chodzi o sprawy związane z kontaktami międzyludzkimi. Do tej pory lekceważymy to, że powinniśmy maksymalnie być w domu, nie przychodzić, nie przenosić. Rozumiem, że każdy ma obowiązki, rozumiem, że są potrzeby, ale jeżeli robimy zakupy, róbmy je naprawdę rozsądnie, żeby to wyjście z domu było jak najrzadziej. Każde wyjście to prowokacja. To sami sobie ściągamy wirusa do domu. Dzisiaj w naszej gminie nie ma jeszcze takich zdarzeń, co nie znaczy, że nie poruszają się wśród nas ludzie, którzy są zarażeni. Wielu ma to bezobjawowo. W związku z tym każdy kontakt osobisty, podawanie dłoni, zbliżenie się jest dla nas niebezpieczne. Myślmy o sobie. Tu nie chodzi o politykę, tu chodzi o nasze zdrowie. Czwarty temat, który jest dla nas bardzo istotny. W związku z powrotem ogromnej ilości ludzi, którzy wracają z zagranicy, traktujmy to śmiertelnie poważnie. Ktoś, kto przyjeżdża, podlega kwarantannie. Czyli nie powinien się spotykać z pozostałymi, nie powinien rozsiewać tego koronawirusa, jeżeli w nim jest. Ja tutaj nie stygmatyzuję nikogo, ale po prostu ludzie rozsądni dbają o swoich najbliższych. Nie przychodzą po to, żeby swoich zarażać i swoich sąsiadów. Jako gmina mamy możliwość i pomagamy osobom, które nie mają możliwości mieszkania odrębnie. Ponieważ pamiętajmy, kwarantanna domowa to nie, że przyjdziemy do domu, nie będziemy wychodzić z domu, a najbliżsi będą z nami. Kwarantanna domowa jest to oddzielenie wszystkich od tej osoby, która wróciła, żeby przez te dwa tygodnie nie było bezpośrednich kontaktów. Jest to możliwe i tutaj chodzi o podstawowe zasady ostrożności.
Bardzo mi się podobał przykład kobiety, której mąż pracuje jako kierowca tira. Jeździ za granicę. Po powrocie do domu co robi? Pierwsza rzecz, przebiera się na wejściu przed domem, dopiero ubrania później przekazuje do prania w worku, idzie pod prysznic, oczywiście po drodze dezynfekując również klamki. Czyli to zabezpieczenie takie podstawowe, racjonalne musimy wszyscy zachować. Być może mówię za długo, ale rozumcie Państwo, jest to naprawdę bardzo niebezpieczna rzecz. Nie możemy nikogo tutaj odrzucać, każdemu należy pomóc, ale nie polega to na tym, że my pomagamy, szkodząc sobie. Tak jak powiedziałem, może budzi rozbawienie, że pracownicy urzędu chodzą w maskach. Ale drodzy Państwo, co się stanie, jeżeli będzie kwarantanna w instytucjach gminnych? Co się stanie, jeżeli nie będzie funkcjonował urząd gminy lub na przykład nasz zakład usług komunalnych? Kiedy nie będzie odebrać komuś śmieci? Dzisiaj widzimy już przykłady, kiedy szpitale są wyłączone z działania. Więc nie jest to działanie przypadkowe. My musimy się nauczyć żyć z koronawirusem. I nie jest to rzecz, która jest nie do pokonania. Dowodzą tego inne narody. My też jesteśmy narodem, który temu to udźwignie, ale musimy być racjonalni. Jeżeli chodzi o kontakty, prosimy o te kontakty telefoniczne. Nie ma potrzeby docierania do urzędu, nie ma potrzeby docierania do ośrodka pomocy społecznej. Przekażemy Państwu wszystkie telefony i prosimy maksymalnie korzystać z telefonów, żeby chronić samego siebie, bo to jest chyba dla nas najcenniejsze. Każda pomoc, każda informacja będzie udzielana przez urząd, dlatego czy przez nasze jednostki. Dlatego pamiętajmy o tym. To jest zdrowie nasze, naszych najbliższych. Dbajmy o nie.